szukając wyjaśnienia odnośnie wież księżycowych, które niedawno nagrałem, cieni wyglądających jak wieże, szukałem map księżycowych, aby wyjaśnić sprawę. Sprawa się nie wyjaśniła. Na tej górze według oficjalnych map księżycowych nic nie ma, ale znalazłem ciekawy program, dzięki któremu można po księżycu się poruszać. I na przykład można wejść do środka krateru. Teraz jesteśmy wewnątrz krateru Arystarch i po prostu oglądać, co się w nim znajduje. Można literami na przykład A i Z oddalać się, zbliżać. Musi być szybki komputer, bo tego to wymaga chyba ten program. No ale można też na przykład klikając literę, to było chyba B, tak, B. Można z góry można z góry zobaczyć. Teraz klikam literę Z, oddalam się. Tak szybka taka instrukcja, jak w tym programie się poruszać. Oddalam się i jest właśnie mapa księżycowa. I co ciekawe, właśnie można oglądać księżyc w 3D i widzi on nawet właśnie ten program wzniesienia mający dziś 200 metrów wysokości. Także wszystkie te potencjalne księżycowe wieże mające kilometr, półtora kilometra, nawet niektórzy mówią 5 kilometrów, jeśli istnieją, a jeśli nie zostały wymazane z tego programu, to można je tym sposobem odnaleźć. Trzeba też poczekać, na przykład teraz przestanę zmniejszać widok, po prostu żeby się wgrała dobra jakość, podobno na dużych powiększeniach. Musimy poczekać, żeby to się wszystko dobrze wgrało, ta jakość. I możemy tym sposobem też poruszyć się w różne miejsca księżyca. I jeżeli ktoś znajdzie jakąś wieżę, na przykład na księżycu jakąś nietypową, wynoszącą się, dajmy na to, na 2 km ponad równym terenem, warto by było jeszcze jeden program inny tego typu znaleźć i sprawdzić, czy w tym programie innym też ta wieża jest. Jeśli jest, to znaczy, że coś tam na księżycu dziwnego jest. Jeśli nie ma, no to znaczy chyba, że albo na jednym programie została zachowana, na drugim wymazana. No i tu mamy właśnie księżyc. Możemy przy pomocy myszki poruszać się w różne miejsca. A klikając literę B, nam się pokazuje widok pod horyzont. Horyzontalny. I później klikając literę A stopniowo można się przybliżać. Trzeba to po prostu opanować, żeby właśnie te widoki były dobre. Tu jest też odległość 100 km, ten odcinek. No ale jak to właśnie robię tak, że klikam B, żeby było szybciej. Chcę się przenieść na przykład do wnętrza tego krateru. To jest Kopernik, to klikam A. No, komputer powoli idzie, także trochę to trwa. Tak jakoś później się poprawia, nie? Zatrzymam się na chwilę, no i to się, po prostu się wczytuje, lepsza jakość. Także poziom szczegółów jest tak do kilometra chyba, ale jeszcze pod kilometr widać wzniesienia na tej powierzchni Księżyca. Także jeżeli ktoś wie, gdzie są jakieś wieże księżycowe, można sprawdzić dzięki temu programowi, czy ona tam się znajduje. W tym programie może, jeżeli nie, to może w innym się pokaże. Ja nie wiem, jak ten program jest zrobiony, czy ma po prostu wiarygodne wszystko tak jak jest, czy coś tam powymazywali z niego. Tu mamy góry wewnątrz krateru Kopernik. No i na przykład teraz daję literę B. I już mi daje poziom. Muszę trochę się przesunąć. Wstecz. No i tu mamy już ten krater. Na razie jakoś nie jest dobra, ale za chwilę się wczyta lepsza. Musimy poczekać. O, już się wczytało. I teraz właśnie po prostu zejść na niski poziom. I teraz na przykład literą A. Stopniowo można się zbliżać do tego krateru, do jego wnętrza.
Także będzie widać właśnie też te góry, wzniesienia, nierówności terenu. I dzięki temu programowi będzie właśnie też można wyczaić, czy są jakieś właśnie wieże księżycowe. Ogólnie operowanie z pomocy myszki. Teraz na przykład nacisnę i przytrzymam prawy przycisk myszki i przesuwam po prostu w górę, w dół i się zbliżam właśnie do wnętrza tego krateru. I jeszcze bliżej się przybliżam. No i już jesteśmy po prostu blisko środka tego krateru. Jeszcze się oddalę, prawy przycisk myszki, schodzę jeszcze niżej. No, te góry mają gdzieś ile? Kilometr wysokości. Poczekamy trochę, aż się trochę poprawi jakość. No, takie trochę piksele są, ale to nie szkodzi, bo jeżeli była jakaś wieża, tu mamy góry wysokości, tu mamy 500 metrów, czyli góry gdzieś wysokości kilometra, czyli jeżeli wieża by się wynosiła ponad poziom księżyca, to byśmy ją zauważyli tym sposobem. No i można zejść jeszcze niżej. Po prostu to też już nie ma opanowane te podnoszenie się, ale można też właśnie spojrzeć jakby jeszcze z niższego poziomu w górę, że widać tego, brzegi tego krateru. Wyjdziemy jak najniżej. Mamy już 300 metrów. Odcinek 300 metrów taki jest. No i teraz jeszcze będę musiał jakoś w górę spojrzeć. Nie wiem, jak to się robiło. Wewnątrz krateru, góry, tylko nie wiem, jak ten wzrok podnieść, ale to się uda, bo już to przedtem miałem. Ale po prostu poziom jakby z mapy Google, ale wewnątrz krateru na Księżycu. I jakby jakaś wieża była, to wtedy by ją było widać. Wiem teraz, jak to podnieść wzrok. Naciskamy filtr, myszka lewy i przesuwamy w górę, w dół. Na przykład teraz. O. Dopasujemy. No i teraz już jesteśmy wewnątrz krateru. Góra z przodu. I obserwujemy widoki wzniesienia. Zaś prawy przycisk myszy, można to przybliżyć, oddalić, no dajmy jeszcze przybliżymy i jeszcze citr myszką przesuniemy odpowiednio. No trzeba to, dla mnie ten program jest nowy, także można się wznosić, opadać. O, teraz na przykład pokażę, trzymając citr, jak on się też wczytuje długo. Widok z krateru, z wnętrza krateru, góry, jak to wszystko wygląda, czy się coś wznosi, jakaś budowla, czy się nie wznosi. Tu mamy jeszcze takie inne opcje, czy możemy zmienić jakby teksturę. Widok. Tu się zmienia. Może jakieś poziomy szczegółów też, to też jest do rozpracowania. O, super. Tego programu, o właśnie tego jeszcze nie widziałem, że takie coś tu jest. No. Aha, i tu mamy ze zdjęć złożone z NASA. To jest super. No, tego jeszcze nie widziałem tutaj, klikając na tą opcję. I prawdopodobnie można się jeszcze bardziej przybliżyć. No to spróbujemy teraz. Znowu prawy mysz. Zbliżamy się. Poczekamy, aż się wgra. Już się wgrywa. O, super. Zawsze tak chciałem widzieć właśnie z wnętrza kraterów, jak to wygląda okolica, i tu mamy tą możliwość. Także to jest też super, że ten program jest za darmo.
możemy jeszcze przybliżyć, czyli lewy mysz i strzałką. No, teraz prawy mysz, trochę kąt zmienimy, prawy mysz, nie, to był Ctrl i mysz lewa i góra dół. I można pod różnym kątem oglądać właśnie okolicy. Super, jak astronauci. Od góry, od dołu. No, wow. Super. I tym sposobem można odkryć wzniesienia. Myślę, że co najmniej 200 metrów wysokie ponad okoliczny teren. I można tym sposobem cały księżyc przejrzeć, czy jest tam jakaś anomalia. A jeśli jest, to możecie mi posłać przykłady w komentarzach. Ja to też sprawdzę. No i można się obracać. To obracanie się program wgrywa właśnie ten teren górzysty i nakładają się zdjęcia właśnie tej funkcji. Trzeba czekać, aż się to zrobi. Tutaj ta funkcja. Także dzięki temu też można zobaczyć, jeżeli jest coś z bliska sfotografowane, jak to wygląda. Długo to trwa. No ale tym sposobem będzie można właśnie szukać na Księżycu nietypowych miejsc. Zbliżymy się na przykład tutaj. O, widzicie, pojawia się. Stopniowo wgrywa cały teren. Spróbujemy się tu zbliżyć do tego wzgórza. Troszkę prawy mysz. Także można z perspektywy księżycowej chodzić po księżycu i obserwować teren. Góra wewnątrz krateru Kopernika. Zdjęcia nałożone na topografię. Można się przesuwać. Spróbujemy powiększyć. Tu mamy 500 metrów odcinek, czyli wysokość, dajmy nad tej góry 500 metrów, 1000 metrów, kilometr wysokości. No i spróbujemy jeszcze zbliżyć się do niej, klikając A. Trochę to trwa, może szybszym komputerem było szybciej. Też myszką da się operować chyba łatwiej, myszki tu nie mam, także... No ale już jesteśmy blisko tej góry, tu mam 500 metrów, jeszcze to zmniejszy pewnie. Zobaczymy szczegóły, jakie są. Nie wszędzie będą szczegóły takie same, no bo ta mapa jest... pewnie nie cały księżyc jest do takich szczegółów zrobiony, ale... praktycznie możemy widzieć cały ten teren dookoła, miejsca, gdzie jesteśmy. No i tutaj. Tu mamy na przykład wzniesienie wewnątrz krateru i poziom szczegółów. Tu mamy 200 metrów ten odcinek, czyli te kamienie tutaj może mają jakieś 50 metrów, a może nawet 40. Także szczegółowość jest fajna. Jak mówiłem, można obserwować teren dookoła, co się znajduje. Czasem trzeba poczekać, aż ta jakość się lepiej wgra. No i zbliżać się, nie? Teraz mamy tutaj właśnie też poziom 1 kilometra do wzniesienia. Można tu właśnie tu zmieniać. Dajemy na to, że opcja samego właśnie, samych wzniesień bez żadnych zdjęć, żeby wyczaić jakąś wieżę szybciej może nawet. To już nie wiem, to właśnie te inne opcje to tam są. Klikniemy to. Czy coś wygra? Też coś gra. O, też ciekawy motyw. Też właśnie będzie można tym sposobem
zauważyć różne ciekawostki na Księżycu. No i można właśnie się poruszać do przodu, do tyłu, jak mówiłem, oddalać się i przybliżać. Teraz prawy mysz i tutaj właśnie się zmniejsza 500 metrów, ten odcinek się robi 500 metrowy. Także jakimś sposobem można jeszcze się odwracać dookoła, też nie rozpracowałem, o tutaj chyba w górnej części, operując myszką, można się obracać dookoła i obserwować całą okolicę, właśnie księżycową, jakby się prawie na księżycu było, i wypatrywać różnych nietypowości. I teraz znowu klikamy literę B. Poczekam jeszcze, niech trochę się może wgra widok. No dobra, damy literę B. I nas teraz wyrzuciło od góry. I teraz znowu literą Z oddalamy się. I szukamy innego miejsca. Na Księżycu. I później zaś litera B i nas rzuci na pole widzenia poziomie. Także tym sposobem można właśnie dużo zwiedzić na Księżycu i możesz nawet coś odkryć ciekawego. Bo wątpię, żeby wszystko było zatuszowane. To było wnętrze krateru Kopernik. Także owocnych poszukiwań. A jeszcze jedna ważna rzecz, tutaj klikając na boku tą opcję, tutaj jak klikniemy punkt, to są koordynaty. Czyli jeżeli znajdziecie jakąś wieżę, zapisać po prostu w którym miejscu ona jest i będzie można potem ją łatwiej znaleźć.